Adam Woronowicz, serial Klara i pan w roli tego złego Aleksa. Nie, nie powiedziałbym, że Aleks jest zły. Jest przeciętnym, stuprocentowym facetem żyjącym tutaj i teraz, który chce dobrze, a wychodzi jak wychodzi. Więc nie jestem na szczęście jakimś takim tutaj czarnym charakterem. Kochankiem Klary. Jaka to postać, jak pan pracował nad tą postacią, żeby dać mu takiego rysa z pazurem, ale jednocześnie zabawnego? No ja mówię tutaj, że to się w zasadzie wszystko zaczyna od scenariusza. Scenariusz jest napisany, który w jakiś sposób determinuje, określa tą postać. Pokazuje ją w całym spektrum zachowań, różnych sytuacji. No jest człowiekiem, który rzeczywiście prowadzi równoległe dwa życia. To jest wersja oficjalna, może jeszcze po drodze ma jeszcze jakieś życie, o którym my nie wiemy. Ale próbuje prowadzić normalnym, być przykładnym ojcem, ma żonę, a jednocześnie jest w relacji od wielu lat z Klarą i próbuje z jednej strony zostawić rodzinę, związać się z Klarą, z drugiej strony nie potrafi jej zostawić, a z drugiej strony bardzo kocha Klarę. Klasyczne pogubienie współczesnego mężczyzny. Także trochę mi to czasami przypomina taką... To jest w zasadzie w jego przypadku tragikomedia. Ale współczesny mężczyzna, czyli Adam Woronowicz, chyba takich dylematów w życiu prywatnym nie ma. A to jest już zupełnie inna historia. Chyba raz kolejny spotykacie się z panią Izabelą Kuną na planie. No można powiedzieć, czy tak ciągnie was do tego i małżeństwa, i do kochania, bo i teściowie tam też graliście małżeństwo. Jaka to praca i jaka to relacja? Oj, znamy się z Izą od wielu lat. Bardzo dobrze się ze sobą czujemy. Mamy bardzo podobne poczucie humoru, które uważam jest podstawą. Przecinają się co jakiś czas nasze drogi. W ostatnim czasie bardzo często i gęsto. Ja z tego powodu się tylko cieszę. Tak jak mówię i pani tutaj powiedziała, w tym wypadku jestem kochankiem. Bywa, że bywam mężem Izy. Trochę zdominowanym przez nią, ale w sumie czuję się bezpiecznie, czuję się zaopiekowany. To jest bardzo fajna relacja i prywatnie, i na planie. Czy to jest tak, że wy jak wchodzicie na plan, to już macie jakieś takie swoje gesty, sygnały, że wiecie, jak coś zagrać, jak coś powiedzieć, że już rozumiecie się czasem bez słów? Bywa, ale zawsze tak mówię, troszkę jest tak, że to scena determinuje pewne zachowania, ale bywa tak, że rzeczywiście na pewno to ułatwia to, że my się znamy, to, że mamy jakieś wzajemne do siebie poczucie bezpieczeństwa, zaufania. Tak jak pani powiedziała, rodzaj pewnego jakiegoś gestu czy mimiki. Ale tak na dobrą sprawę w tym spektaklu, serialu bardzo ważną rzeczą było chyba to, żeby tak jak zawsze, no, być w tym wszystkim gdzieś prawdziwym w tej historii. Rzeczywiście oni są rozpięci w takim swoim dramacie. Trochę się śmiejemy z ich dramatu, ale dla nich prywatnie, tych postaci, to jest pewien dramat. Jakiegoś niezdecydowania się, określenia, szukania, potrzeby podjęcia decyzji, których nie potrafią podjąć. Może bardziej Klara, ale Aleks kompletnie jest pogubiony. Czytał pan tylko scenariusz czy powieści Izy Kuny również? Udało mi się przeczytać powieść i zajrzeć do tak zwanej drugiej części. To bym pana poprosiła taką krótką recenzję. Dlaczego warto te powieści przeczytać? Bo to jest książka, mi się wydaje, wyjątkowa dzisiaj. Napisana krwią i blizną. Bardzo uczciwa. O współczesnej kobiecie żyjącej tu i dziś. Bardzo uczciwa. Stosunkowo nie sięgam po tą literaturę za często. Nie jestem fanem tego typu książek. Po prostu czytam coś zgoła innego. Ale ta historia mnie zabrała i gdzieś tam pozamiatała. Drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić z całego serca na serial Klara w Playerze. Adam Woronowicz.